Jakie masz trudniejsze rozmowy w mediach czy z ludźmi na ulicy? Z ludźmi na ulicy. Tak? Mm -hmm. Okej. Okay. Bardzo dużo konfederatów do mnie uderza z różnymi bardzo ciężkimi tematami. Czyli musisz im... Bardzo dużo danych. Tłumaczyć świat. Muszę im tłumaczyć świat, muszę im tłumaczyć Unię Europejską, mm -hmm. tak naprawdę, więc mm -hmm. to jest... A widzę, że są... Naprawdę muszą skądś czerpać informacje, gdzie jest bardzo dużo danych, bo z reguły cię zasypują danymi, mm -hmm. a tak naprawdę najczęściej najtrudniej jest dane odczarować, jeżeli ktoś ma ich cały pakiet, tak? Bo wtedy mm. musisz trochę wyjść na inny poziom makro, więc to jest taka najcięższa rozmowa, żeby to przerzucić na inną narrację, tak naprawdę. Ciekawe, że w TikToku mieści się tyle danych. No właśnie, to mnie bardzo zastanawia, skąd te dane. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman, słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościnią Zielonego Podcastu jest dr Janna Kamińska, numer 4 na liście Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego w Warszawie i za granicą. Witaj. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i osoba z dużym doświadczeniem w Parlamencie Europejskim od 2013 roku. Aktualnie jesteś w Zespole Mediacyjnym Parlamentu Europejskiego, gdzie zajmujesz się Ukrainą. Jesteś też radną Brukseli od 2018 roku. I jak twój sztab, który zresztą robi świetną robotę w Warszawie, bo to widać po kampanii, która jest widoczna przy tej ogólnie europarlamentarnej kampanii, która jest chyba mało widoczna w Polsce, to twój sztab robi świetną robotę i odezwał się do mnie w zeszłym tygodniu, czy bym cię zaprosił. Tak z automatu powiedziałem nie. E, ale powiedziałem nie, dlatego że pomyślałem sobie, no nie, nie chcę mieć tylko jednej Kamiński tutaj w studiu i tylko głosu Zielonych Koalicji, że chciałbym też mieć inne partie. Ale potem dość szybko miałem taką autorefleksję, że... Po pierwsze, żaden inny sztab się do mnie nie odezwał. Po drugie, żadna inna partia nie mówi o tematach zielonych w tej kampanii. Są partie, które jeszcze rok temu malowały się na zielono z żółtego, a teraz nagle mówią, że Zielony Ład to w ogóle wszystko do kosza. I myślę sobie, no nie, no jeżeli my chcemy zielone, Zieloną agendę, i nie mówię tu o jakiejś szalonej zielonej agendzie, tylko po prostu walkę ze zmianami klimatu pchać do przodu, to Jan Kamińska musi być w tym studiu, więc witaj fajnie. Dziękuję bardzo za to zaproszenie. To prawda, że my zieloni jesteśmy konsekwencji w naszej konsekwentnie w naszej agendzie zielonej, transformacyjnej i europejskiej. Więc tutaj nie musimy się na ten kolor przemalowywać, bo mamy głęboko ten kolor w sercu i bez względu na to, czy zielony Ład stał się chłopcem do bicia czy nie, to my mamy tutaj swoją bardzo silną pozycję i wiemy jak to też tłumaczyć i komunikować, a to przede wszystkim w tym zielonym gdzie tego najbardziej brakuje. Natomiast masz rację z tym, że sztab mam fantastyczny, który bardzo dużo pracy wkłada w to, żeby pokazać, że jest ta alternatywa na tej liście koalicji obywatelskiej, że oprócz innych osób, które są głównie z PO, jestem również ja z Zielonych i mam też jakieś swoje propozycje i na te wybory, i na polską politykę. O Zielonych i O Zielonym Ładzie jeszcze porozmawiamy, ale wydaje mi się, nie wydaje mi się tu widać, te wybory są o bezpieczeństwie. Mamy naturalne zagrożenie za naszą daleką wschodnią granicą. Wiemy, co dzieje się w Ukrainie. Ta wojna rosyjska trwa, ale to bezpieczeństwo chyba też powinniśmy postrzegać szerzej. To, to jest też bezpieczeństwo energetyczne, cyberbezpieczeństwo. Tak, dokładnie. To jest właśnie jeden z moich głównych postulatów, jako że jestem tak naprawdę jedyną osobą na tej liście, która jest ekspertką od bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, więc mogę powiedzieć, że szczególnie dla Polski rozszerzenie tego bezpieczeństwa jest bardzo ważne, bo oczywiście armia, żołnierze to jedna rzecz. My tutaj jesteśmy właściwie jednym z państw Unii Europejskiej, które najszybciej się militaryzuje i ma największe wydatki na obronność, ale nie myślimy ani o obronności w kontekście właśnie rozwoju, Zielonych technolo technologii, a o tym i NATO, i wiele innych krajów, które dzisiaj rozwija tą obronność, już myśli teraz, żeby nie zostawić wielkiej e, tutaj ekodziury przyszłym pokoleniom. A po drugie, to. Bezpieczeństwo dzisiaj jest naprawdę takie wielowarstwowe, czyli mm -hmm. możemy mówić o bezpieczeństwie energetycznym, no bo jeżeli się nie uzanie, uniezależnimy od Rosji, to tak naprawdę nie jesteśmy bezpieczni, więc tutaj kwestia, która dla nas zielonych szczególnie jest bardzo ważna, czyli wzrost tej energii odnawialnej i inwestycje w inne, inne zasoby zielone, nie tylko te, które dzisiaj rozwijamy, ale również nowe technologie, czy to są panele słoneczne, czy to są wiatraki, czy to są inne formy um, dzisiaj energii, z której możemy czerpać, jest moim zdaniem tutaj fundamentalne, bo bez tego daleko nie zajedziemy. No ale też mówmy o tych, takich rzeczach jak bezpieczeństwo dostaw żywnościowych, czy łańcuchów dostaw, czy kwestie cyberbezpieczeństwa, które są mi bliskie, bo też to, to śledzę. I tutaj ta wojna, o której mówimy, ta ze strony Rosji, ona się już toczy na wielu płaszczyznach, dlatego, Mówimy o wojnie hybrydowej. I Polska tak naprawdę już od jakiegoś czasu jest jej areną, a wielu Polaków ciągle sobie nie zdaje sprawy, że taki telefon, który masz w ręce, czy nawet twoja niania, która śledzi Twoje dzieci każdego dnia w pokoiku, to ona może te dane gdzieś wysyłać, te dane ktoś kupuje i jest to tak naprawdę duże zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa, a o tym ciągle nie mówimy. tak, z jednej strony z jednej strony można nas śledzić, z drugiej strony jest też mnóstwo komentarzy w internecie, które nie są komentarzami zwykłych obywateli, czy zwykłych użytkowników internetu, które są tam wsadzane celowo po to, żeby gdzieś tam w naszej głowie zasieć jakieś ziarno niepewności, a może tej Ukrainy faktycznie nie do końca warto bronić, a może Rosjanie mają trochę racji w tym ataku, a może nam się wszystko nie opłaca, może powinniśmy myśleć tylko o sobie, a nie o Europie jako o bloku. To jeszcze zatrzymując się przy tych w sprawach takiego bezpieczeństwa, może trochę fizycznego. No, zieloni są jednak kojarzeni z ruchem antywojennym. no To podejście musiało się naturalnie zmienić podczas tej pełnoskalowej inwazji. Ty bywasz na Ukrainie regularnie, tak zwykle co sześć tygodni. Tak. Jak bardzo powinniśmy się dzisiaj obawiać tego, co się może wydarzyć na naszej granicy w perspektywie pięciu lat? Nie chcę straszyć, bo uważam, że strach jest czymś, co wiele partii dzisiaj steruje, jeżeli chodzi o, o to, że mamy się właśnie integrować jako obywatele, ale muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że ta, ta wojna oczywiście z perspektywy ukraińskiej z jednej strony jest wygraną, bo ciągle dwa i pół roku od rozpoczęcia tej wojny oni ciągle walczą i ciągle dostają na to zasoby i ciągle nie upadli, ale z drugiej strony ta sytuacja naprawdę dzisiaj jest tragiczna. Rosyjskie no i te zasoby siły... dostają jednak jaką bardzo powolną krupulówkę. Dokładnie, dokładnie. Te zasoby, jest ich za mało i tak naprawdę nawet w najlepszym przypadku wystarczą do końca roku, jeżeli hmm. my się nie zmobilizujemy w Europie. A jeżeli się nie zmobilizujemy, a jeżeli będą też inne, będzie, będą wybory, nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać sytuacja w Stanach Zjednoczonych i, i jak będzie to miało wpływ jesienią na, na całą sytuację bezpieczeństwa w Europie. Natomiast dzisiaj straty ukraińskie są ogromne. Ludzie są też bardzo zmęczeni wojną, co chyba każdy jest w stanie zrozumieć, i zasoby ludzkie są już na wyczerpaniu. Nie ma komu walczyć, po prostu dzisiaj na froncie. Oprócz tego Rosja się bardzo wzbogaciła w ciągu ostatnich dwóch lat i przestawiła się na gospodarkę wojenną, co oznacza, że po prostu wszystko jest napędzane i ekonomia, i, i cały sektor bezpieczeństwa, żeby tak naprawdę zupełnie Ukrainy, Zniszczyć i możemy zobaczyć, że tutaj. Jakby w tym momencie następne 100 tysięcy osób, które żołnierzy, które są na granicy, które są świeżą krwią, której Ukraina nie ma a po rosyjskiej stronie ta świeża krew jednak jest. I nowe drony, nowy sprzęt, no to nie wygląda moim zdaniem jakoś super optymistycznie plus ta wojna i fake newsy narracja, którą dzisiaj mamy w Europie, to też sprawia, że jest w jakiś sposób sterowana negatywna narracja przeciwko Ukrainie w samej Unii Europejskiej żeby też nas zniechęcić do wspierania Ukrainy. Więc tutaj widzę jakby dosyć złe, um, złe tendencje, jeżeli chodzi o następne miesiące. No złe tendencje chyba też się rysują trochę w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli miałby wygrać Donald Trump w wyborach prezydenckich, to nie będzie dobra wiadomość dla Ukrainy. Ale też nowy skład Parlamentu Europejskiego, który jakoś się już wyłania z sondaży, które widzimy, on no, ten Parlament Europejski trochę skręci w prawo. No ja jestem A tym może przerażona. nawet nie tylko trochę. Jestem tym przerażona, bo faktycznie... Nawet ostatni parlament pokazał, że skręcenie w prawo i jakieś Partie takie jak AfD w Niemczech, czy partia Le Pen we Francji, czy w Polsce Konfederacja, mm. to są tak naprawdę tuby propagandy rosyjskiej w parlamencie europejskim, które bojkotują wszelkie proeuropejskie decyzje i prawodawstwo, sprawiając, że Unia Europejska robi się coraz bardziej sfragmentowana i jest poczucie jakiegoś chaosu i niechęci, co jest, że tak powiem, tylko i wyłącznie, na czym korzysta Rosja. I tu musimy sobie z tego zdać hmm. sprawę, i coraz więcej takich narracji wewnątrz parlamentu i bojkotowanie, czy bycie hamulcowym tej integracji europejskiej, szczególnie w zakresie ustaw klimatycznych, czy w zakresie bezpieczeństwa, spowoduje, że Unia Europejska stanie się coraz. Bardziej takim um, podatnym aktorem na wewnętrzny rozpad, czemu właśnie na tym Rosji zależy, żebyśmy się coraz bardziej dezintegrowali, niż integrowali. A propos Frontu Narodowego, czy ja dobrze słyszałem, że były szef Frontexu startuje we Francji z listy? Tak, przerażająca hmm. też Marine informacja, co oznacza, że niestety e, coraz mocniejsza narracja antymigracyjna jest również częścią tego, co dzisiaj Putin próbuje nam w Europie w ramach swojej narracji e, mocno tutaj. E, Wpuścić takie siły, i na to wygląda, że niektóre partie to przejmują. Mhm. Chciałem teraz, żebyśmy wypłynęli w rozmowie na wody bezpieczeństwa energetycznego, bo ta transformacja tak. energetyczna to jest coś, co cały czas, szczególnie w Polsce nas czeka. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, że w kontekście tej wojny, tych problemów i z gazem, i z węglem, z którymi borykała się Europa, wiemy, jak to wywindowało też cenę energii. Jak wciąż może tyle partii blokować rozwój zielonych źródeł energii, albo forsować taką ideę, to się nazywa neutralność. Technologiczna, mhm. czyli e, zielone jest ok, ale atom też jest super. I tam pewnie jeszcze inne, w cudzysłowie, niskoemisyjne źródła energii byśmy do tego dołączyli. Oczywiście to jest taki ładny termin, neutralność technologiczna, ale tak no, na zdrowy chłopski rozum. Jeżeli mogę mieć swój panel fotowoltaiczny, które ryzyko, że ktoś go zaatakuje, jest niewielkie, ryzyko, że zostanie zhakowany w moim domu, też jest niewielkie, i mogę się uniezależnić od sieci. A mogę mieć ogromną, w Polsce nieistniejącą jeszcze elektrownię atomową, i opierać o tą jedną wielką elektrownię pół systemu elektroenergetycznego. Oczywiście w rzeczywistości to jest kilka procent, no ale jednak w tej narracji to ten atom jest najważniejszy. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że w tym kontekście, jakim jesteśmy cały czas to wygrywa. No, wydaje do ludzi mi się, to że, jakoś. No to, to, mnie, to mnie dziwi, że do ludzi to przemawia. Wydaje mi się, że ciągle brakuje może edukacji, informacji mm. i komunikacji. Takich trzech rzeczy, które są bardzo potrzebne. Lobby atomowe też jest bardzo silne. I często ludzie nie są w stanie zrozumieć, jak drogi jest na przykład atom i że tak naprawdę nie wiemy wcale, czy on zostanie wybudowany, to czy coś tam się dzieje. Wcale nie znaczy, że to jest jakaś perspektywa w ogóle osiągalna czasowo na wybudowanie takiej elektrowni. Ja już ja nawet w Polsce to zostawił. To jakby o, okay. zostawmy to PO i PiS, jakby niech oni się będą przypychać co 4 czy co 8 lat, mówiąc, że to wasza wina, że cały czas nie zbudowaliśmy mm. tej elektrowni, ona po prostu nie powstaje, chociaż wydawało się, że mieli swój konsensus jeszcze w zeszłym roku w sprawie atomu akurat. Ale bardziej pytam nawet w kontekście europejskim, jak to możliwe, że IPP, czyli ta partia europejska, do której należy platforma obywatelska, mówi właśnie o tej neutralności technologicznej, no a konserwatyści jak najbardziej, bo oni zawsze będą lobbować za atomem? No wydaje mi się, że to wynika z kilku rzeczy, tak? Wynika to z tego, jakie partie wchodzą w właśnie mm. do tych grup politycznych na poziomie europejskim i z jakich krajów Wiadomo, są Wiadomo, że Francja zawsze dokładnie, będzie za atomem, bo po prostu atomem tam, stoi. Dokładnie. Więc to na pewno musimy to trochę na to patrzeć. Też na to właśnie tak jak powiedziałam, że jest bardzo dużo tutaj lobbingu i informacji ze strony lobby atomowego, które swoją narrację bardzo mocno jest w stanie przedstawić, a być może inne Grupy nie, nie tak bardzo jak, jak, jak powinny. Natomiast to, co mnie zastanawia, to, że faktycznie, tak jak mówisz, czy to są panele, czy to są wiatraki, to jakby jest, można zrobić szybko, łatwo i teraz. I w rozproszony, i w rozproszony sposób. sposób. I mm. możemy też mieć jakieś kooperatywy, można to jakby przenieść na poziom lokalny. Szczególnie kraje skandynawskie pokazują, jak to potrafi świetnie działać. I Hiszpania. I Hiszpania czy Portugalia nawet. Mm. A mimo to ciągle jakby ta narracja u nas w w Polsce przynajmniej nie, nie jest w stanie się przesiewać do głównego nurtu. Może dlatego, że tutaj siły prawicowe bardzo mocno uderzają w koszty takiej transformacji, i wydaje mi się, że tutaj ta narracja, jak te koszty są wysokie, bardzo przemawia do wielu obywateli, którzy nie zdają sobie sprawy, że o tym właśnie jest Zielony Ład o tym, w jaki sposób dofinansować tą transformację i żeby koszty nie były ponoszone przez obywatela, tylko tak naprawdę przez Unię Europejską, przez państwa, przez instytucje, które mają do tego dopłacić. I tutaj jest za mało komunikacji, moim zdaniem, i za mało informacji, jak hmm. to możemy zrobić. No, ale za mało też pewnie mówimy o kosztach alternatywnych, czyli tej energii, z której teraz korzystamy. Jasne. Tego, że jeżeli nie przejdziemy transformacji, to ostatecznie jako Europa stracimy i że na samej transformacji też Europa może zarabiać, o ile te pieniądze nie będą w całości trafiały za granicę. To zresztą podobnie jak ze zbrojeniami, no bo widzimy, że Unia Europejska teraz jako sojusz skręca też trochę w kierunku sojuszu militarnego. No i to też jest pewnie dyskusja, czy te pieniądze na zbrojenia będą trafiać do firm europejskich, czy będą trafiać poza Europę. No, no to... to jest bardzo teraz dosyć. Duża dyskusja polegająca na tym, że tak naprawdę Europa została zbudowana po to, żeby tej wojny nie było, tak? Więc musielibyśmy w ogóle zmienić traktat europejski, mm -hmm. żeby finansować zbrojenia, których dzisiaj w Unii Europejskiej nie mamy. Nasz przemysł obronny tak naprawdę jest bardzo ograniczony i dlatego nie jesteśmy w stanie dostarczyć tej broni na Ukrainę, bo jej po prostu nie jesteśmy w stanie wyprodukować. I to zeszły rok pokazał, że. Dokładnie, więc tutaj ogromny problem polega na tym, w jaki sposób. Dofinansować przemysł obronny Unii Europejskiej i produkować broń. Eee, dzięki Funduszom Unii Europejskiej, które teoretycznie na ten moment nie są w stanie, bo jakby prawo zabrania tego, żeby ten przemysł był sponsorowany, ze względu na to, że Unia Europejska powstała, żeby to właśnie ograniczyć. Mm -hmm. Więc tutaj musimy trochę zmienić naszą, naszą mentalność, co możemy zrobić i w jaki sposób się integrować. Ale uważam, że jakby jedynym rozwiązaniem jest tak naprawdę jakaś współpraca na poziomie europejskim, też żeby nie duplikować naszych wysiłków. Francja może produkować coś. Polska może jakiś inny komponent, Irlandia może następny, i w ten sposób to jest nasza siła, że każdy się w czymś specjalizuje i każdy dostarcza jaką część, i my potem to sprzedajemy razem, czy produkujemy jakieś komponenty i mamy z tego wspólny zysk. I takie jest założenie teraz na rozwój właśnie tej obronności, tak jak i na kupowanie wspólne jakiejś rzeczy, żeby na tym nie tracić, jeżeli to robimy jako poszczególne państwa członkowskie. Mm -hmm. A z perspektywy Brukseli, jakie jest poczucie w innych krajach, że rzeczywiście Europa jest zagrożona? Bo my to w Polsce czujemy, kraje bałtyckie to czują, nasi sąsiedzi z południa pewnie też. Ale gdy już na przykład porozmawiasz sobie z takim e, e, Holendrem, e, czy może Francuzem, no we Francji może mniej, bo Emmanuel Macron dużo o tym mówi, tak? ale Hiszpanem mm -hmm. czy Portugalczykiem, to dla niego to zagrożenie jednak jest w pewnym sensie oddalone, wirtualne. Może kiedyś, ale na pewno nie teraz. Myślę, że na pewno to poczucie zagrożenia wojną jest bardzo silne w krajach bałtyckich. Mm. Myślę, że wiele bardziej to jest widoczne niż w Polsce i oni są tak naprawdę każdego dnia, odczuwają pewien, pewien rodzaj zagrożenia bezpieczeństwa, bo tam jest największa ilość incydentów na granicach. My w Polsce nie mamy takiej ilości jeszcze tych incydentów jak oni. Ale w Polsce, jak spotkasz się ze znajomymi, to Naprawdę rzadko zdarzają się takie wieczory, że ktoś tego tematu nie poruszy. No, dokładnie, więc to poczucie to już jest. jest. To też się dzieje. to, to hmm. słyszę, że często ludzie myślą, czy tutaj kupować mieszkanie, czy tutaj inwestować, czy trzeba to jednak poczekać, bo nie swoje wiadomo co się plany na przyszłość trzeba zrewidować. Jedno. Ale z drugiej albo na strony... przykład przenieść się do Polski zachodniej, bo też coś takiego słyszałem ostatnio. No, to myślę, że to jest, jest na pewno o wiele bardziej widoczne niż w jakichś krajach zachodnich, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ta fala uchodźców, która się przetoczyła e, na początku wojny jakby dała bardzo silny taki efekt zrozumienia, że ta wojna jest, bo Ukraińcy są dzisiaj wszędzie i oni pokazują, że, że jednak jest ta wojna i ona się toczy. Również jest coraz więcej zrozumienia, że dzieje się coś dziwnego, tak, ten cały wzrost skrajnej prawicy w każdym prawie kraju Unii Europejskiej dzisiaj, czy właśnie ta propaganda, fake news, narracja, taki chaos, poczucie takiego chaosu, który, który możemy zaobserwować we wszystkich krajach, i tendencje są bardzo podobne, czyli wszystko ta narracja antymigrancka, antyukraińska, antykobieca, na przykład. Na przykład kobiety w polityce są bardzo targetowane tutaj, jeżeli chodzi o taką negatywną narrację. Szczególnie bardzo hmm. progresywne polityczki. Widać, że jest hejt, jeżeli chodzi o kobiety w polityce, jeżeli chodzi o tematy zielone, jeżeli chodzi o klimat, hmm. jeżeli chodzi o migrację, jeżeli chodzi o Ukrainę. Więc w jakiś sposób to wszystko. Łączy się na, w każdym prawie kraju, co można zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe, że nagle wszystkie kraje, bez względu czy to jest Polska, czy to jest mm -hmm. Hiszpania, to te same tematy są dzisiaj drążone w podobnych grupach i w podobnych częściach społeczeństwa. Więc I jest konsorcja. Skąd, no, skąd to jest inspirowane i myślę, że jest coraz większe zrozumienie, e, ponieważ Unia Europejska e, zaczyna inwestować coraz więcej w obronę przed takimi fake newsami czy dezinformacją, że ludzie zadają sobie pytanie, ok, ten fake news, skąd on tak naprawdę pochodzi i potem można zobaczyć, że ta narracja jest bardzo emocjonalna i ma ona jakby ten sam cel hejt czy negatywne emocje w stosunku do tych samych grup ludzi. A to trzeba sobie zadać pytanie, że to na pewno jest jakiś w tym cel i skądś to musi pochodzić. Zaraz się jeszcze zapytam o twoje wyjazdy na Ukrainę, bo jesteś tam regularnie tak, jak mówiłem tak. Co 6 tygodni, ale chciałem jeszcze zamknąć wątek energetyczny. Zieloni mówią, do 2040 roku chcemy mieć w pełni zieloną energetykę w Europie, a część ekspertów, szczególnie tych bardzo konserwatywnie patrzących na przyszłość mówią, no to jest nierealne. A ja sobie myślę. Halo, no jest 2024 dopiero. To mhm. Mamy 16 lat, żeby to osiągnąć. Gdzie to jest nierealne? W którym elemencie tej, tej, tej transformacji to miało być nierealne? Skoro mamy kilkanaście lat na to. Tym bardziej, że można, możemy zobaczyć na przykładzie tego, jak wygląda dzisiaj energia z wiatru czy z paneli spo, z, 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 słonecznych, że coraz więcej tej energii jest produkowane, coraz więcej jest inwestycji, mimo wszystko w Polsce i jest to wykonalne tak naprawdę. No i jest, to ehm, i jest to tańsza energia. Jest to tańsza energia. Jest to lepiej dla obywateli, jest to lepiej dla środowiska. Wydaje mi się, że tutaj ten sceptycyzm, jeżeli chodzi o możliwości transformacyjne Polski, jest związany z jakąś dużą podejrzliwością, kto na tym korzysta, dlaczego to robimy, że jakby mamy jakąś taką wrodzoną podejrzliwość, że nie jest to możliwe, a to jest możliwe i jest to wykonalne. Ponadto fundusze europejskie mogą nam bardzo tutaj pomóc, a także innowacja, o której się nie mówi, bo tutaj jest bardzo szybki postęp akurat w tej dziedzinie. I ja ciągle powtarzam, że Polska może być również liderem, bo mm. wszędzie, gdzie jest możliwość rozwoju, my mamy taki charakter bardzo um, przedsiębiorczy jako Polacy, więc tutaj powinniśmy się skupić na tym, żeby stać się tym liderem w Europie, bo jeszcze korzystamy na tym nie tylko i wyłącznie ekonomicznie, ekologicznie, ale również technologicznie. I jest to. Do wykonania i powinniśmy się teraz na tym właśnie skupić, zamiast dyskutować, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe. Tak, tak, tak. Bo szczerze, że nie musimy być liderem, jeżeli chodzi o produkcję paneli fotowoltaicznych, bo pewnie nie. są kraje, które robią to tanie, Jasne. ale jeżeli na przykład chodzi o pompy ciepła, których będziemy potrzebowali setki tysięcy, jeżeli nie miliony w domach i indywidualnych i później i później w większych budynkach, no to jest szansa dla polskiego przemysłu. To przychodząc do Ukrainy, bywasz tam regularnie, jak wyglądają Twoje wyjazdy do Ukrainy, jak w ogóle ty tam dojeżdżasz? Fizycznie? No fizycznie, fizycznie, bo myślę, że to jest Jasne. ciekawe dla osób. Y, które, które no, teraz się tam naturalnie nie wybiorą. Y Niebo jest zamknięte ze względów bezpieczeństwa od samego początku wojny, więc tylko i wyłącznie można się dostać, ja z reguły, że do Kijowa, to jest e, mój główny cel, jako że tam znajdują się całe instytucje polityczne państwa, e, więc pociąg albo z Przemyśla, albo z Chełmu, e, to są dwa miejsca, z których z reguły startuję. Wieczorem e, i całą noc jadę pociągiem do Kijowa, ląduję tam rano. E, z reguły pociągi są najbardziej bezpieczną jeszcze cały czas infrastrukturą, jeżeli chodzi o podróżowanie, bo ciągle Rosja w nią nie uderza, dzięki Bogu. Um, aczkolwiek zawsze trochę z duszą na ramieniu muszę powiedzieć w tych pociągach, bo nie wiadomo co się dzieje. Przejeżdża się przez ileś tam stref e, w, e, kraju, więc e, te alarmy cały czas dzwonią, a pociąg się nie zatrzymuje, więc czasami e, nie wiadomo, co może się dziać e, dookoła. Potem w Kijowie z reguły jestem 3-4 dni. E, w większości nocy spędzam z reguły w schronach, bo niestety bomba są tam praktycznie ciągłe, szczególnie w Kijowie. No i spotykam się tam z wszystkimi liderami partii politycznych. Nasze mediacje, czy tam wspieranie dialogu, bo może tak ładniej to mogę nazwać, polega na tym, że zbieramy partię, liderów partii rządzącej i opozycyjnych i dyskutujemy rzeczy, które są kontrowersyjne, pomagając im znaleźć kompromis. Czy to jest na przykład, nie wiem, kwestie dotyczące tego, czy mają odbyć się wybory, o których dyskutowaliśmy w listopadzie i pomaga im znaleźć konsensus i podpisać taką umowę, powiedzmy koalicyjną, na, na parę miesięcy, w tym, co mają osiągnąć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. W czasie wojny nie ma za bardzo przestrzeni, tak naprawdę, na takie dyskusje, więc to jest jedyne forum, na którym wszyscy politycy partii, przewodniczący partii ukraińskich mogą razem usiąść i to przedyskutować. Tutaj tym głównym takim liderem ze strony Parlamentu Europejskiego jest Pat Cox, który kiedyś był przewodniczącym parlamentu i on jest tym takim mediatorem ze strony parlamentu, ze strony. Ukraiński. Jest to marszałek Sejmu um, Rady Najwyższej Ukrainy, pan Stefańczuk, który właśnie też jakby prowadzi te mediacje. E, no i odbywamy je z reguły właśnie co, co kilka tygodni, co, co, um, co jakiś czas, bo ciągle są jakieś tematy, na których należy popracować. Bo Parlament Europejski jest w trudnej sytuacji także z powodów konstytucyjnych. Tłumaczyłaś mi to kiedyś, że liczba parlamentów parlament Ukraiński, tak tak tak, 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 tak. Parlament ukraiński jest teraz, mówimy mówiliśmy wcześniej o atakach na infrastrukturę, może jakąś e, e, cybernetyczną czy krytyczną. Parlament, parlamenty są infrastrukturą krytyczną, mm -hmm. szczególnie w Ukrainie. No i tutaj jest taka wyjątkowa sytuacja, gdzie posłowie nie są zastępowani przez innych, jeżeli stracą mandat. W związku z tym parlament ukraiński się skurczył z 450 posłów do 401 obecnie, co oznacza, że ta większość, żeby co jakąkolwiek przyjąć ustawę, ciągle jest taka sama i jest to coraz ciężej, żeby jakieś decyzje główne mm -hmm. podjąć. Dlatego partie muszą się o wiele lepiej dogadywać, jeżeli chodzi o cele strategiczne i ustawy. A jak wygląda no. życie mieszkańców Kijowa teraz? Bo z jednej no. strony to musi być ogromne, okropne żyć w trakcie, w trakcie wojny. A z drugiej strony wyobrażam sobie, że, że to jest po się prostu toczy życie. Dalej. Tak, mm. tak, tak. To jest myślę, że jedno z moich takich największych szoków e, ostatnich dwóch lat, szczególnie jako, że jeżdżę tam dosyć regularnie, że to życie się toczy. Ja sobie tego tak może nie wyobrażałam, że ono się toczy normalnie. Ono się do pewnego stopnia toczy normalnie. Jest już totalna adaptacja do, do wojny, czyli właśnie, e, nie wiem, aplikacje, które ci mówią skąd leci pocisk, e, jeżeli jest alarm, czy to jest atak dronów, czy to jest atak e, faktycznie jakichś pocisków balistycznych, czy jakichkolwiek innych i wtedy każdy schodzi, większość schodzi do skronu, są jeżeli są to ataki dronów, to niektórzy po prostu idą do swojej wanny czy leżą między jakimiś mm -hmm. ścianami e, nośnymi w swoim mieszkaniu. E, schodzą do schronu, przeczekują, wychodzą, idą dalej do pracy, idą dalej do jakiejś restauracji czy idą do jakiegoś baru, życie się toczy cały czas jakby w ciągłym strachu. Myślę, że jest to bardzo wykańczające psychicznie, tak naprawdę, taka adaptacja do wojny, pomijając fakt, że oczywiście ta wojna dotyka praktycznie każdego, bo każdy ma syna, brata, ojca, który albo jest na froncie, albo już dostał jakieś powołanie i Wiele osób ma kogoś, kto zginął już w tej wojnie, więc to jest taka rzecz, która mnie głęboko dotyka za każdym razem, jak tam jestem i przejeżdżam obok cmentarzy, które są pełne świeżych grobów. E, wtedy możesz faktycznie zobaczyć, że. Ta wojna się toczy, mimo że życie też się toczy dalej. Czego się możemy spodziewać po nowym Parlamencie Europejskim, jeżeli chodzi o politykę wschodnią? No to zależy od kompozycji parlamentu. Mm -hmm. Ja mam nadzieję, że ciągle ten konsensus, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy i wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, czy wsparcie, jeżeli chodzi o zbrojenia i wsparcie, jeżeli chodzi o jakąkolwiek pomoc w budowaniu demokracji, ciągle będzie się kontynuować. No ale jeżeli będziemy mieć bardzo dużo sił prawicowych, to obawiam się, że może to być bardzo ciężkie. A co z zielonymi w Parlamencie Europejskim 2000, e, który to był? 18 rok? 19, 19 tak? rok, poprzednie wybory do Parlamentu Europejskiego. No tak, bo to był w Polsce była odwrócona kolejność. Wtedy najpierw Mieliśmy wybory do Parlamentu Europejskiego. Potem mieliśmy e, wybory, wybory do, do parlamentu, parlamentu krajowego. Wtedy zresztą e, włączyliśmy z tym duże nadzieje. E, teraz kolejność jest odwrotna. Wtedy to było zwycięstwo zielonych na poziomie europejskim. No nie zwycięstwo, że największe ugrupowanie w Parlamencie Europejskim, ale jednak bardzo. Duża siła, ma 70 kilku europosłów i europosłanek. 76, tak, o ile dobrze pamiętam. Tak, a, a teraz będzie ich chyba trochę mniej, to na fali tego hejtu wobec Zielonego Ładu, tych protestów rolników, ogólnego zmęczenia tematem transformacji i też tymi wysiłkami? Bardziej to jest związane z tym, że nie mamy Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania zapewniała bardzo wielu zielonych europosłów, mm -hmm. więc tutaj był bardzo duży ubytek dla zielonych, jak był Brexit. Czyli taki efekt e, statystyczny drogi. Dokładnie. E, I ten efekt niestety może również mieć, e, mieć dalej swoją kontynuację w sytuacji, kiedy w dużych krajach, takich jak Francja, gdzie też mamy bardzo dużą ilość zielonych europosłów z Francji czy z Niemiec, a to są te największe mm -hmm. kraje, które po prostu mają duże, dużą ilość mandatów. W tych krajach zieloni z dwóch powodów, we Francji, z takich, że niestety siły radykalnej prawicy dochodzą do władzy, więc wygląda na tym, że partia Le Pen wprowadzi największą ilość prawdopodobnie europosłów, więc zieloni wprowadzą ich o wiele mniej, jak i również takiego powodów w Niemczech, że zieloni są dzisiaj w rządzie, więc automatycznie też jest o wiele większy jakby jakaś może zmiana, że będzie trochę ich mniej, aczkolwiek nie wiem, czy aż tak dużo mniej, ale trochę mniej na pewno. No są w rządzie um, koalicyjnym dodajmy, więc to nie tak. jest też tak, że mają wpływ na całą politykę. Natomiast możemy się spodziewać, że wejdzie więcej zielonych z krajów, w których wcześniej nie mieliśmy zielonych, mm -hmm. bo tutaj kraje bałtyckie wygląda, że wprowadzą trochę zielonych europosłów, natomiast są to kraje, które nie mają takiej dużej ilości tych posłów. Mm -hmm. I z tego też wynika właśnie ten efekt zmniejszenia mandatów. No a co z Zielonym Ładem? Nawet nie wiem, czy przechadzając się po, po Warszawie, widzisz takie plakaty? Ja widziałem wczoraj taki plakat chyba z Jaszczurem. Zielony jad? Tak, Zielony jad też widziałam. To, mm -hmm. No, wydaje mi się, że to jest. Co sponsoruje w ogóle? No, to jest właśnie bardzo dobre pytanie. Dlaczego nikt nie zadaje tego pytania? No, ja tak sobie na zadałem, to, było, to była pierwsza <laughs> rzecz. To spojrzałem się sobie, kto akurat płaci za tę To tak przypadkowo przed wyborami do Parlamentu no, Europejskiego. No, nie wiem, czy widziałeś te manifestacje tydzień temu, tak? To było tydzień temu przed Sejmem, które się tutaj przetoczyły przez Warszawę, gdzie w tak naprawdę w tych manifestacjach nie było aż tak wielu rolników, tylko mm -hmm. było bardzo dużo polityków i różnych innych grup. Interesów, więc ja sobie wtedy już zadałam pytanie, bo widziałam ten czerwony jad, chyba było Zielony Ład, czerwony jad, takie hasło na mm -hmm. jakichś tam ulotkach. Kto no to, to tak naprawdę sponsoruje? Jak to zwykle mówi się o zielonych, że jak arbus, zieloni z zewnątrz, czerwony w środku. Tak, dokładnie, ale tutaj wydaje mi się, że jest bardzo silna dzisiaj propaganda przeciwko tematom zielonym mm -hmm. i jeżeli przeciwko czemuś jest taka silna narracja, to należy sobie zadać pytanie, dlaczego. Dla mnie to jest jasne, że zielona transformacja Transformacja nie jest po prostu czymś, co jest na rękę Rosji. Mm. W związku z czym mamy bardzo duży wpływ różnych prorosyjskich tutaj grup i agentów, którzy starają się sterować tą konwersację anty, ale też Dwa... pewnie lobby paliwowe. Lobby paliwowe, agrobiznes, mm -hmm. jest bardzo dużo wielki agrobiznes tak naprawdę. Gdzie tak, nie jest to nie to... ten pan rolnik, który zadba Twoje ekologiczne nie, o... jabłko. No ja osobiście tylko byłam na, na, na panelu z rolnikami i rozmawiałam z nimi każdy rolnik ekologiczny jest tutaj. Um, pro Zieloną ładowy, mm -hmm. bo zdaję sobie sprawę, jak wielkie wyzwania dzisiaj zmiany klimatyczne niosą dla rolnictwa i to, że niestety, czy to się wielu osobom podoba, czy nie, musimy się do nich zaadoptować, a nie mamy innej polityki klimatycznej. I ja nie mówię, że Zielony Ład jest idealny, bo obawiam się, że komunikacja była fatalna i dlatego wiele osób nie jest w ogóle w stanie zrozumieć, co to jest ten Zielony Ład, mm -hmm. i ciągle tej komunikacji nie ma wystarczająco. I to jest wina wszystkich, i instytucji europejskich, i instytucji rządowych, i czasami też również może mediów, które. Nie tłumaczą, co to dokładnie jest, więc czy naukowców? Wydaje mi się, że tutaj jest wiele ścieżek, które mogłyby pomóc w komunikacji, co to jest. No, a również tego, że każda zmiana, szczególnie jeżeli chodzi o, o taką nową politykę, jest dosyć skomplikowana i procedury są zawsze skomplikowane, jeżeli chodzi o staranie się o fundusze europejskie, i powinna być też lepsza, może, konsultacja tych grup, których to dotyczy i bardziej włączanie tych grup. W, w takie reformy jak Zielony Ład, i tego ciągle nie ma. I to jest coś, co ja uważam, że Parlament Europejski, mam nadzieję, w następnej kadencji powinien robić o wiele bardziej prowadzić dialog z takimi grupami interesu, czy konsumentami, czy rolnikami, czy biznesem, żeby tłumaczyć, na czym to polega, bo to wtedy nie jest takie straszne. W kontekście Zielonego Ładu chyba najbardziej ciekawe jest to, że to jednak była agenda dość centrowo-prawicowej komisji, a nie samych zielonych, którzy przecież nie mieli, nie, mieli, nie mieli większości tego wyszła tak naprawdę z propozycją, więc tutaj jest to dosyć jasne. A myślę, że wiele osób o tym zapomina i utożsamia to tylko i wyłącznie z zielonymi, ale patrząc na to, co mówi się wokół zielonego ładu, jak on został no, trochę jednak zohydzony, ten jad się tutaj pojawia przypadkowo. Co prawda w polskim internecie to podobno aż tak negatywnie się nie odbija już teraz, no ale jednak ładka została przyklejona. Czy to jest czas, żeby zmienić ten cały szyld zielonej transformacji na inny? Czy to się da jeszcze naprawić? Nie wiem, czy da się to naprawić. Mam wrażenie, że właśnie zielony jest słowem, który trenduje bardzo mocno we wszystkich antyunijnych, antyprogresywnych środowiskach. Mam nawet wrażenie, że gdziekolwiek dodasz taki hashtag zielony, to od razu na ciebie spływa fala hejtu. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że musi on należeć do jakiejś rosyjskiej narracji czy antyeuropejskiej narracji, która mocno trenduje. Wydaje mi się, że po prostu należy to odczarować. Też wiele osób. Nie zdaję sobie z tego sprawy, że możemy jeszcze może zmieniać część jakichś praw, które, czy, czy, czy właśnie dyrektyw, które będą dokładnie określać nam reguły tego Zielonego Ładu, ale on tak naprawdę już jest. Więc tutaj mówimy o tym, co zostało już do pewnego stopnia wprowadzone i jest od paru lat wprowadzane, jeżeli chodzi o politykę, więc. Ten poziom, gdzie możemy jeszcze ciągle coś zmieniać, jest może na poziomie państw członkowskich i tutaj jest bardzo dużo do zrobienia. Czy zmiana nazwy coś zmieni? Ciągle to będzie ta sama polityka. No to z samochodami elektrycznymi. Od 2035 roku, gdy tylko one już będą mogły wyjeżdżać z fabryk europejskich producentów, no i też nie będzie można rejestrować żadnych innych nowych samochodów spalinowych w Europie od tego roku. To jest coś, co może trzeba odłożyć na później i się pogodzić z tym, że ludziom się to nie podoba i, 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 i może po prostu warto akurat te samochody spalinowe zostawić, one będą stanowiły jakiś promil sprzedaży, bo się nikomu nie będą opłacały, ale już odpuśćmy to, czy nie, czy trzymać się tego. On to jest jednak jeszcze 11 lat. Myślę, że zmieni się bardzo wiele przez te 11 lat, także w kontekście nowych technologii, bo to się ciągle rozwija. My mówimy o, o właśnie o elektrykach, ale też wiele rzeczy tutaj ciągle się zmienia, jeżeli chodzi o rodzaj transportu. Jak wiesz, zieloni, jak i również ja uważają, że przede wszystkim musimy inwestować w transport typu komunikacja publiczna czy koleje, bo to powinno być tak naprawdę podstawą i żeby miasta były bardziej przyjemne. I lepiej skomunikowane pod względem transportu publicznego. Wtedy nawet nie mówimy tutaj o elektrykach, czy nie o elektrykach, tylko tym, że ludzie się po prostu przesiądą na komunikację i miasta będą bardziej zielone i nie będziemy mieć w ogóle tego problemu, mam nadzieję. Wydaje mi się, że czasami musimy myśleć, jak wygrywać pewne wojny, a niektóre bitwy czasami może trzeba podejść do nich inaczej. Dla mnie najważniejszy jest rozwój kolei, zarówno na poziomie europejskim, jak i na poziomie narodowym lepsza komunikacja miast, miasteczek dookoła Warszawy, lepsze struktury kolejowe, lepsza struktura, jeżeli chodzi i tańsze bilety, przede wszystkim na poziomie Unii Europejskiej, europejskiej żebyśmy wszyscy w ogóle wybierali taki transport. To a nie musimy, a nie musimy budować lotnisk? Nie wiem, czy słyszałaś Andrzeja tak, Dudę, tak. który ostatnio mówił, że Ania Pięta mi to podsyłała, tak. że wszyscy będziemy mieli samoloty, a przynajmniej wielu, wielu z nas będzie miało samoloty no, i potrzebujemy jest... małych lotnisk, średnich lotnisk, No, lotnisk. Wydaje mi się, czy... że pan prezydent może nie odleciał. za bardzo to pierwsze to odleciał. A po drugie, to chyba nie za bardzo jest świadom, jak w ogóle wygląda dzisiaj struktura lotnisk polskich. Mamy wiele lotnisk, które tak naprawdę są totalnie nierentowne, które nie są dzisiaj używane. I, do I których... ona go on się dziwi w przyszłym roku, jak przestanie być prezydentem i straci dostęp do rządowego samolotu, że, ma, że w ogóle. Że już nie ma swojego i go jednak nie stać na ten samolot, że to są trochę większe wydatki. No, no dokładnie. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak potrzebne, żebyśmy budowali lotniska. <laughs> szczególnie, że wiele osób o tym nie mówi. Turbulencje, które mamy dzisiaj na, tutaj na, i w Europie, i wszędzie, wiatry. Każdy, kto czasami korzysta z samolotów, widzi, że te zaburzenia pogodowe są coraz większe. I klimatolodzy mówią, że w najbliższym czasie możemy mieć takie problemy związane z turbulencjami, że nie będziemy w ogóle latać, szczególnie na jakichś krótszych kierunkach. Więc wydaje mi się, że zamiast otwierać nowe lotniska, skupmy się na rozwoju. Kolei, przynajmniej europejskich, szybkiej kolei, bo wtedy to będzie prostsze i lepsze dla nas wszystkich. A poza tym, no to tak jak mówię, mamy lotniska, które w ogóle są nierentowne. Nie pamiętam, czy 19 dzisiaj mamy lotnisk w Polsce. Niektóre jakieś są na Mazurach, które w ogóle nie przynoszą żadnych korzyści i które są czy radą, które praktycznie nie są używane. Warszawa radą, oczywiście. Warszawa radą, dokładnie. Gdzie dwa czy trzy loty dziennie są z tych lotnisk każdego dnia. No, zastanówmy się, czy to naprawdę jest coś, co jest nam potrzebne. To na koniec jeszcze jedno pytanie, jak zachęcić tych, którzy nie chcą iść na te wybory europejskie, po prostu w ogóle o tym nie myślą? No, słuchają nas pewnie osoby, które się wybiorą, tak statystycznie zwykle osoby zainteresowane tematami zielonymi pójdą na wybory. Jak one mogą zachęcić tych, którzy, którym się nie chce? Bo część sobie jest zmęczona, że to są trzecie wybory z rzędu, ten cykl wyborczy. Część sobie myśli, to już jest czerwiec, ja chcę odpocząć, chcę mieć fajny weekend, skoczyć na działkę albo nad jezioro. A jeszcze inni mówią, no to co? Już ta koalicja wygrała w październiku ubiegłego roku, to po co ja mam iść głosować? Zresztą niby od tego Parlamentu Europejskiego wszystko zależy, a tak naprawdę nic nie zależy. To nie warto. Bym powiedziała dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli nie idziesz na wybory, to ktoś inny wybierze za ciebie. Po drugie, niestety demokracje dzisiaj wszędzie na świecie są pod wielkim natarciem si sił prawicowych i... Niestety coraz więcej reżimów autorytarnych przejmuje władzę wszędzie na świecie. Co oznacza, że możemy znaleźć się w bardzo niebezpiecznej sytuacji, jeżeli nie będziemy dbać o naszą demokrację i naszą wolność i ci, którzy rządzą, to o nas decydują. Nawet jeżeli to się komuś nie podoba, mamy taką sytuację, że są prawa i obowiązki mm -hmm. i jednym z naszych obowiązków jest również to, żeby iść i zagłosować. Natomiast to, co jest też ważne na poziomie europejskim, bo myślę, że głównym problemem dla tych wyborów europejskich to, że ludzie nie rozumieją, co tak naprawdę ten parlament robi. Yeah. <sighs> I tu jest ważne, żeby zrozumieć, że to, że mamy wodę z kranu, którą możesz pić, to jest tak naprawdę dzięki dyrektywom Unii Europejskiej, która nakazuje, że ta woda pitna ma być dostępna wszędzie w Unii Europejskiej. Czy to, że mamy roaming i czy właściwie wszędzie w Unii Europejskiej możesz dzwonić po tych samych stawkach. Czy to, że masz wspólne nie wiem, ładowarki czy jakieś wejścia, czy to, że nie można zawalać rynku plastikiem. To wszystko są rzeczy, o których decyduje Unia Europejska. I też mówiłaś dużo o cyberbezpieczeństwie. I, I akurat jeżeli, ale jeżeli chodzi też o rynki cyfrowe, Unia Europejska jest naprawdę liderem Dokładnie. zmian, to Amerykanie to powtarzają cały czas, że takie akty jak Digital Services Act Dokładnie. czy Digital Markets Act, gdyby nie to, to całe ustawodawstwo na świecie by się nie zmieniało. Dokładnie. Więc tutaj na poziomie Unii Europejskiej. E Unia decyduje o wielu rzeczach, o których państwo nawet nie jest w stanie zadecydować, mm -hmm. bo jest to jakiś poziom wyższy, który jest koordynowany z punktu takiego służącego nam wszystkim jako obywatelom Europy. I my musimy decydować jako obywatele, żeby. To dalej funkcjonowało. Jeżeli siły prawicowe na, faktycznie staną się jedną z większych e, tutaj sił w Parlamencie Europejskim, to niestety Unia Europejska będzie szła w inną stronę i być może w ogóle nie będzie dalej tutaj postępu. Więc. Pamiętajcie o tym. Doktor Janna Kamińska, numer cztery na liście Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego z Warszawy oraz z zagranicy, no ale przede wszystkim Zieloni. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę dziękuję no i mam nadzieję, że wszyscy widzimy się w niedzielę 9 czerwca tak? przy urnach. zapraszam wyborczych. wszystkich do wyborów. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac